Świadkowie historii. Dla naszego Instytutu Wspólnoty Życia Konsekrowanego, Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, osoba księdza prymasa miała bardzo duże znaczenie. Przede wszystkim przez to, że nadał jakby kierunek naszemu działaniu. Pierwsze, co tak wynikało z osoby księdza prymasa, to był wielki szacunek dla każdego człowieka. Czy bez względu na to, kim on jest, jaki on jest, to należy mu się szacunek ze względu na te dzieciństwo Boże. I myślę, że to też nadało taki rys, że staramy się przyjąć każdą osobę. Po śmierci księdza prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego, ojciec święty Jan Paweł II powiedział o nim, że był niestrudzonym rzecznikiem człowieka. I to rzeczywiście jest prawdą, bo największą troską księdza prymasa był człowiek. I to ten człowiek od urodzenia, od poczęcia, aż do naturalnej śmierci. Takim ksiądz prymas bardzo zwracał uwagę na godność człowieka, która mu przynależy z dzieciństwa Bożego. I z tego dzieciństwa Bożego wypływają i tak samo i godność, i wolność człowieka. I właśnie poprzez przywrócenie takiego obrazu Boga Ojca starał się, aby każdy człowiek miał w sobie tą pewność, że jest kochany. Nawet w takim jednym przemówieniu ksiądz prymas Wyszyński mówił, że nawet jak nie chce przyjąć tej prawdy, że jest stworzony przez Boga, to ta miłość Boga w nim jest. I mówił, że największym zadaniem człowieka jest przenieść tą miłość Boga w takim realizm życia codziennego. Mówił też, że ta miłość nasza jest niedoskonała właśnie przez grzech pierworodny, ale właśnie poprzez wcielenie, przez tą drogę, którą przyszedł Jezus Chrystus do nas, człowiek jakby został tak przebóstwiony, żeby zaproszony jakby na nowo na wejście tą drogą miłości. Też miał takie ciekawe stwierdzenie, że trzeba nam jakby przeżyć taką transfuzję tej krwi Pana Jezusa, która jakby odnowi nasz duchowy organizm. Właśnie bardzo dużą uwagę zwracał na to, że łatwo jest mówić o miłości, trudniej nią żyć. I miał takie powiedzenie, że dobroć jest córką miłości. Żeby żyć tą miłością, jakby wystarczy być człowiekiem dobrym. To właśnie, w jaki sposób żyjemy, odnosimy się do siebie, tak żeby było prawdziwe to stwierdzenie, że człowiek człowiekowi jest bratem. Bez względu na to, czy bez względu na nasze sympatie, czy pochodzenie, czy status społeczny, czy zawodowy, żeby w każdym widzieć swojego brata, bo w każdym z nich żyje Chrystus. I może nam się to tak wydawać właśnie takie górnolotne, ale ksiądz prymas naprawdę tym żył i tą ABC społecznej krucjaty, którą zaproponował w 1967 roku, była taką jakby receptą na życie tą miłością i dobrocią względem drugiego człowieka. No i taką jeszcze taką drugą troską, jeżeli chodzi o człowieka, to była obrona życia dziecka nienarodzonego. Mówił, że naród, który zabija swoje dzieci, jest narodem bez przyszłości. I przed tym przestrzegał przed taką łatwizną życia, że dużo łatwiej jest coś zniszczyć, niż później odbudować. I tak jak wtedy w latach 50. Sejm zaproponował tą ustawę aborcyjną i mówiono, że wtedy jest nas za dużo, że za parę lat się to wycofa, to mówił właśnie, że łatwiej jest zniszczyć, niż później coś odbudować, bo mamy taką naturę, że dążymy do tego, co jest łatwiejsze. Więc mówił, że trzeba cały czas pracować nad naszym człowieczeństwem, na to, żebyśmy nie byli takimi egoistami, skupionymi tylko na sobie, ale żebyśmy mieli tego ducha pracy nad sobą, ale też w odniesieniu do Boga.